Przypomnijmy, 8 marca podpisany został aneks do umowy dotyczącej dokończenia budowy hali i stadionu powstających w ramach Radomskiego Centrum Sportu. Zgodnie z podpisanym aneksem w poniedziałek 15 marca ruszyły prace przy trybunie północnej obiektu przy ulicy Struga 63. Te prace ruszyły, tak? Po przeprowadzonych badaniach geotechnicznych i ocenie stanu gruntu pod fundamentami zostało wybrane rozwiązanie. Ma ono na celu wzmocnić podłoże pod trybuną północną, podniesienie parametrów mechanicznych i uszczelnienie podłoża gruntowego zostanie przeprowadzone metodą tak zwanego jet groutingu, dość popularną obecnie stosowaną w budownictwie, tak zwanej iniekcji strumieniowej. Ta metoda polega na wstrzykiwaniu betonu pod dużym ciśnieniem po to, aby utwardzić podłoże. Dzięki temu, jak informuje Michał Podlewski, będzie można wkrótce ruszyć z kolejnym etapem prac przy stadionie i trybunie. Jeżeli chodzi o terminy związane z oddaniem hali i stadionu, to aneks podpisany 8 marca nie dotyczył zmian terminu i tego się na razie trzymamy. Oczywiście zarówno główny wykonawca, MOSiR, jak i władze miasta są w stałym kontakcie i nadzorują cały czas przebieg bieżący prac. Przypomnijmy, jeżeli chodzi o terminy zakończenia prac, to póki co zostają one takie, jakie zostały podane w aneksie do umowy, czyli budowa hali widowiskowo-sportowej i układu drogowego ma się zakończyć do 30 kwietnia, a stadionu do końca tego roku.